wybawienie, wyzwolenie, rozsupłanie jak zamknięcie. Popłyniemy rwącą, brudną wodą, obok szmat, papierów, flaszek, wzdętych krów, mętną wodą z wypłukanych szamp, będę i wiódł, chorą matkę i niemowlę. Pomoc przyjdzie z gór, wołam. Rozpleciemy się jak włosy, jak potoki rozlewające się po kamieniach z gór. Rozejdziemy się jak mgła, rozwiejemy się jak wiatr. Niemowlę, chora matka, zbawienie jest, zbawienie idzie, zbawienie z gór. I trzeci wiersz, który jest jednym mottem, tylko związanym też z historią. Stara kobieta u lekarza prowadzi jeszcze starszą za rękę, matka i córka u wrót niepewnego. Wyjdą z ulgą, wyjdą z wyrokiem. Czekają na swą kolej, matka w kapeluszu, córka pochylona nad nią mówi głośno. Jeszcze nie teraz, mamusiu. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jakiś niewielki pokoik pachnący maściami, zasłonięte okna, wieczny półmrok. Wrócą tam jeszcze? Razem? A jeśli sama, usiądzie i będzie gładzić dłonią ogród, potem postawi wodę i mi się zagotuje, zacznie płakać. Wyleje łzy żalu, posprząta, przejdzie kilka razy korytarzem, zawróci, położy się spać bez serialu. Albo jasna szpitalna ściana, jak w połowie śmierci wyciągnięte ciała i rozmowa o zmierzchu, telewizor i milcząca spowiedź w poduszkę. Wszystko się popsuje, życie się wykoleje, zmieni w nowy rytm. Odwiedziny, telefony, wieszanie się u klamek gabinetów, nowy sens, stary sens, przyzwyczajenie, co otula lęk, zasnuwa mgłą, jak niebezpieczne lądowiska w obcych, nieprzyjaznych krajach. To ja nie umiem odpowiedzieć, jakby to było pytanie adresowane do mnie. Trochę teraz nie umiem. Kiedyś może było mi łatwiej, a teraz mam wrażenie, że moją tradycją, niektórą taką, do której się przyznaję, jest na przykład Dukla Andrzeja Stasiuka, w którymś fragmentach. Takie tam rzeczy, raczej taki obserwacja, czy kochanie świata, lubienie tego, co jest. I ja tak to postrzegam, bo nie, że tam szukam jakichś wzorów, do których można by się było przypisać. Natomiast jak jestem sytuowany, no to ogólnie widzę, nie przeszkadza, byłem przez lata i tak traktowany jako pewien rodzaj takiego, do tego nurtu klasycyzującego czy klasycznego nie wpisywany. Ja tam się tam nie broniłem, chociaż to nie zawsze i do końca była prawdą, bo w pewnym momencie przestałem pisać takie ładne wiersze, w tym sensie takie rymowane, zrealizowane, raczej no, przynajmniej trzech książek próbuję to jakoś inaczej uporządkować i tutaj mam taką poczucie, że takiej wolności, w sensie od formy i od takich jakby wzorów, do których można się powołać. Bardzo lubię Eliota, tylko tego Eliota właśnie, który jest klasykiem w postaci szukania frazy, takim rewolucyjnym klasykiem bardziej niż takim, który tam się trzyma jakiś tobosów czy wątek. Bardzo lubię Mandelsztama, ale też osobista sympatia do wielkiego poety rosyjskiego dalej. To tyle. W zasadzie to tak bym na to pytanie odpowiedział. Gdzie ja się sytuuję? Nie umiem powiedzieć. To daje ten mikrofon. Jestem w o tyle ciężkiej sytuacji, że określając własną tradycję, czyli tych poetów, którzy w pewnym sensie stali u moich początków, to teraz siedząc po lewej stronie od pana Krzysztofa, no, jestem niejako przy swoim niemalże mistrzu, bo wzrastałem czytając poetów Brulionu, a przecież Krzysztof tam zaczynał, nawet przywiozłem tomik ze sobą do podpisu, to potem. W późniejszych latach straciłem Krzysztofa z oczu. Moje oczy były skupione na drodze takich poetów obrobione jak Świetlicki, jak Baran, jak Podsiadło. Natomiast jeżeli chodzi o nieco szerszy kontekst, to przede wszystkim znalazłem dla siebie niszę w poezji brytyjskiej, nie tylko angielskiej, ale również irlandzkiej, jeżeli nie przede wszystkim irlandzkiej. I tutaj absolutnie moim ulubionym poetą jest Seamus Heaney oraz troszeczkę mniej znany Paul Muldoon.
niestety na tyle ciężki do przełożenia, że nie wiem, czy się doczekamy kiedykolwiek pełnego wyboru jego wierszy, bo pojedyncze teksty spolszczane przez Zomera ukazywały się tu i ówdzie i w antologiach. A taka trzecia ważna latarnia moja to jest Philip Larkin. I chyba tyle. Natomiast jak jestem szufladkowany, to już ciężko mi powiedzieć, bo chciałbym i chciałem z tego czasu odczuwać jakąś więź z tymi poetami Brujonu, których nazywano banalistami czy ocharystami, a okazuje się, że moje teksty były raczej zupełnie inne i chyba żeglowały w stronę tekstów bardziej klasyfikujących, więc nie wiem, zostawiam to czytelnikom. Dla mnie jest wielu takich może autorów ważnych, ale to nie wprost oznacza to, że w jakiś sposób próbuję opodabić swoją twórczość dla nich. I też chciałem taką zastrzeżenie takie na początku sformułować, że nie jest dla mnie tak ważna granica między prozą a poezją, bo na przykład ważny dla mnie autorzy to jest Dobrowicz, Tkacy, Beckett. Takich współczesnych poetów właściwie nie mam, do których się odnoszę. Ewentualnie mam takich, którzy są moimi kolegami tutaj, na przykład Łukasz Podgórny i Joanna Roszak. To są osoby, z którymi chciałbym być jakoś łączony, jeśli by chodziło o rysowanie jakiejś mapy. A wśród osób, które cenię, jest na przykład Miłosz, jest Karpowicz, są poeci Nowej Fali. Akurat wspomnianych tutaj brunionowców nie szczególnie cenię i nie sięgam po te utwory, oczywiście w jakimś tam stopniu nie znam, ale niewiele to dla mnie znaczy. Raczej wolę takie podejście bardziej eksperymentalne, awangardowe. I stąd może takie poszukiwania, a nie inne. Tutaj jeszcze taką ważną dla mnie postacią na pewno jest Cera. Bardzo dużo tym Cera naczytałem i na pewno gdzieś to być może tkwi. Moje podejście do poezji jest taki klucz, który poniekąd stara się zatrzeć wszelkie takie stylistyczne odniesienia, ponieważ jakaś część utworów, które stworzyłem, polega na takim algorytmicznym zupełnie tworzeniu ich. A więc ta kwestia natchnienia, ewentualnego nawiązania, ona zostaje w dużym stopniu zredukowana. I tutaj na przykład często pod taką lupę, czy pod warsztat, czy przed Miłosz, jako powiedzmy pewne pokolenie współczesne młodej poezji, no, jakieś nawiązanie do Miłosza to brzmi dość dziwnie, prawda, czy powiedzmy do Szymborskiej, ale te utwory, które wychodziły z Miłosza, no, oprócz leksyki, oprócz tego słownictwa, które od Miłosza zostały wzięte, już nie są miłoszowe, powiedzmy. Więc tutaj troszeczkę burzy się taki warsztat metodologiczny kogoś zajmującego się poezją, kto chciałby dotrzeć właśnie do genezy, w jaki sposób te utwory powstały i te takie klasycznie rozumiane nawiązania nie mają sensu. Ale też na przykład pojawił się Hegel, fragmenty ich utworów, które były rozkładane na składowe części lat żałoby. Dokładnie wszystko jest szlochem pokoleń tego wyżytu kreta poza łzem. Pobudź się Hamidrze w łacie papierówki, tu pod juchtowych pszczół. Ucieczka w buciory, tłum mroczy wieczny, nocy w galopie lewiatana. Zakrwawia brudny hałat, sen kwitnący nasuchuje, tylko pustkowie rozmawia. Joga. Uwolnij się od instynktu, uwolnij się od podniecenia. Uwolnij się od pożądania, uwolnij się od męstwa. Uwolnij się od mowy, uwolnij się od słowa. Uwolnić się od wyobrażenia, uwolnić się od Boga. Trody.
Rajd z dekiem w absolutny rdzeń. Potylica wygodnieje, skupiska skręcają nad głową w mleczny punkt osi. Topografia gubi się. W długich szeregach danych bycie usiłowania obcej kości w pędzie do bezmiejsc, neonowych zamków w niemożliwości losu jego absolutnym wywyższeniu. Hostia, która eksplodowała. Polecam, gdy ścianę wykrawasz malowaną z widoku, w to gorące nie wody, wtedy zimny dosowy nożyc, pełną tni miłości otwarcie lampkę w nocną tym wejście z wyszaty głąb bogów sodu pustu kątnego. To patrz, są przeskokony siebie innych jak rzeczy, być w morze ciemnym ponad mięsienną człowieka lub odłóż z krawką palce wykojącego na światło moment wąskiej i przystani poczekaj ociemniałych jeszcze. To alef, jakby wam tak pożar powiało drzewa, co drzewa w ogrodzie się złota działo, rybka z liść mokra pelargonii odupadłszy łez z chłonących. I ostatni utwór. Hertz, Marconi i 3 kropki.